Siemano, witam Was w drugim odcinku Zagrajmy Wy, Crash Bandicoot 1 na PlayStation 1 i zaczynamy poziom The Great Gate. Jak wiecie, poziom The Great Gate symbolizuje się tym, charakteryzuje się, przepraszam, tym, że gramy w, jakby Wam to powiedzieć, w bramie. Ponieważ teraz wchodzimy po bramie w grze Crash. I co mógłbym Wam powiedzieć, w tym poziom... Jest jeszcze drugi taki poziom oparty na tym samym layoucie. Jest to poziom pod nazwą Native Fortress. W wolnym tłumaczeniu oznacza... Nie wiem, nie powiem wam szczerze powiedziawszy. Będę starał się tłumaczyć wam wszystkie poziomy. Ten to jest, no, o bramie, to jest duża brama. Chodzi o The Great Gate. Ale ten poziom nie zaliczymy od razu na 100%, ponieważ... nie zdobędziemy wszystkich tych skrzynek. Tutaj, jak widzieliście, był mój błąd. Ale cóż, nie jestem z tego powodu smutny ani zły. Po prostu to było moje wcześniejsze granie. Bo szczerze, nic mi to nie, by nie dało. Tylko to, że nie zdobyłeś paru skrzynek. Fuj. Ale cóż, dzisiaj przejdziemy dosyć dużo mapek. Znaczy, przejdziemy tą, następną. Potem będzie ostatnia i boss. Pierwszy boss, który pojawi się tylko w 4 grach Crasha. W 4! Ponieważ ta postać w ogóle nie była bardzo dużo używana w serii. I podobno w Crashu Queen Sanity miała zginąć. A kto jest tą postacią? Dowiecie się, kiedy będziemy walczyć. Więc... Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony, nagrywając tego let's playa. Ponieważ mam nadzieję, że ktoś... mam nadzieję, że ktoś ogląda te let's play, ponieważ widziałem pod pierwszym odcinkiem, miałem chyba 8 wyświetleń, więc wow. Wiadomo, może powiem coś o moim głosie. Ja nie mam 12 lat, mam lat 17. Tak, mam 17 lat. Wiadomo, może brzmię jak nie wiadomo, 12-latek czy 13-latek. Jestem. W każdym bądź razie... Brzmię tak, ponieważ mam takie mikro i niestety, no, co mógłbym powiedzieć, to to, że planuję załatwić sobie lepsze mikro. Ale akcja, jeżeli chodzi o let's play, bardziej się rozkręci w Crashu 2, ponieważ w Crashu 2 będę miał tyle do porozmawiania, ponieważ w tym Crashu, no to co? Po prostu są poziomy i to wszystko. Bo tak jak mówił polski gamer 17, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda to, jeżeli to ogląda oczywiście, że... To jest taka malutka kopia Mario, że po prostu, o, tutaj Jabraj przebrał się za Mario i trzeba uratować dziedziczkę i trzeba Bowsera pokonać, który się przebrał za Kortensa. To wszystko. To jest mniej więcej taka fabuła. Trochę wyssana kopia Mario. Ale fabuła się rozkręci w Crash 2. Się rozkręci. W ogóle jestem przy drugim odcinku Crash 2 nagranego, ponieważ... Nie mogę się doczekać, kiedy po Crashu 2 zacznę robić Crasha 3, potem będzie Team Racing, Bash i wtedy będzie maraton przerwany Crasha, ponieważ ci co wejdą na mój kanał, to zobaczą, co będzie następny let's play. I bo napisałem w informacjach, żeby nie było, ponieważ żeby nie było właśnie takiej akcji, że o, my chcemy ten let's play, więc dlatego zrobiłem tak, że po prostu no dałem sobie kolejność i tyle. Ale cóż, tutaj zdobędziemy drugiego dżema i będziemy mieli 9%. Różnie to wskakują te procenty. Raz jest 1% w górę, raz 2, raz nawet 3. Chociaż nie wiem, 3, nie pamiętam, żeby 3 było. Ale cóż, czas na upstream. Albo w wolnym tłumaczeniu wodospad. Coś takiego właśnie. Wiem, że wodospad pewnie inaczej brzmi, ale cóż. To jest takie, powiedzmy, wolne tłumaczenie, ponieważ spinamy się przez wodospad i ten poziom będziemy robili 2 razy, ponieważ brakuje nam pomarańczowego dżema, który oczywiście zdobędziemy. Chociaż nie, zdobędę, ponieważ nie mam drugiej osoby. Nie wiem, czemu mówię zdobędziemy, nie wiem, to jest po prostu jakieś takie przyzwyczajenie. Ale bardzo dużo, ale to bardzo dużo ćwiczyłem przed nagraniem tej gry, więc mam nadzieję, że wyszło to w miarę dobrze, że to nie poszło na marne. Ponieważ jeżeli to poszło na marne, to naprawdę będę bardzo smutny. Mam nadzieję, że nie zmuszam, ale jeżeli komuś się nie podoba, to chociaż niech napisze.
Ponieważ wiadomo, to są moje po prostu początki dopiero. To jest dopiero drugi odcinek. Mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle zrozumiał i wie, no bo nie oszukujmy się, sytuacja na YouTubie w tych czasach jest bardzo trudna dla osób, które dla osób początkujących tak TV jak ja. Ponieważ trudno się wybić z tym. Ponieważ dużo osób, no jak wiadomo, ma ciekawsze na to. No ale cóż, ja nakręcę gry, które kocham. To są gry mojego dzieciństwa, które tak naprawdę kocham. I wiadomo, ktoś może powiedzieć, ale dlaczego ty się nie podniecasz? Ponieważ jakoś tak nie mam sentymentu do podniecania się z każdej rzeczy. Po prostu ja kocham te gierki i moje zdanie na ten temat jest jasne. Po prostu, no te gry według mnie to są klasyki PS1. To nic nie przebije tych klasyków. Crash Bandicoot na pewno nic nie przebije. W sensie chodzi mi o tą grę, że jakby ktoś próbował to przerobić, ponieważ ta gra jest po prostu według mnie oryginalna. Ja bardzo kocam tą gierkę, naprawdę. Ludziska, jestem bardzo szczęśliwy, że ja poznałem tą gierkę, ponieważ ta gierka, cóż, naprawdę potrafi nawet mnie rozśmieszyć. I dobrym dowodem jest seria Titanów, Of the Titans albo Might Over Mutant. Ale cóż, czas na pierwszego bossa, Papu. Tak, to jest boss numer 1, który pojawił się w tej grze, Team Racing, Bash i Twin Sanity. W czterech gierkach, tylko w czterech. W żadnej innej, no chyba, że się pojawi w najnowszym Crashu, jeżeli oczywiście wyjdzie, ponieważ frajerskie aktywizmy musi nam kłamać w oczy, że my próbujemy zrestartować serię Crashu. Frajerzy. Bo takie według mnie kłamanie ludzi jest po prostu, no nie fajne. Mogą po prostu powiedzieć, no nie chcemy robić tej gry, trudno, wasz ból. Ale cóż, zapraszam was, to będzie koniec tego odcinka. Zapraszam was na trzeci odcinek i pozdrawiam. Na razie.